Siemanko, mi to jest bardzo serdecznie na moim kanale jako Wulkanów. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję mój nowy napęd optyczny, nagrywarka na płytę CD i DVD marki Dell, model DW316. Kupiłem na Allegro za 185 zł. Z tą paczką ma to import za darmo. To więc tak. To jest napęd DVD ze złącze USB w firmie Dell z oprogramowaniem i do odtwarzania i nagrywania. I to jest właśnie na USB typu A do komputera czy do laptopa, a do napędu jest mini USB. No dobra, to teraz rozpakowuję. Otwieram opakowanie. W zestawie jest instrukcja początkowa, krótka instrukcja podłączania i karta gwarancyjna z instrukcją obsługi i specyfikacją. A napęd znajduje się w folii. I również w folii jest kabel USB, mini USB. USB typu A, mini USB. Najpierw przeczytam. Sprawdzę, co tam jest. To jest krok pierwszy. Tu się podłącza do laptopa, czy kabel do napędu. A druga to się otwiera i zamyka na szufladka napędu, na płyty. I oczywiście obsługuję płyty DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, DVD plus RW, DVD plus R, DVD plus R, M Music, M Disk, DVD plus R, SL, DVD minus RAM, CD Digital, digital Audio i CD extra, minus Extra, CD minus Plus, CD-ROM, CD-ROM, XA Rady, CDI FMV, CD Text, CD Bridge, CDR, CD-RW, i jeszcze wideo CD i DVD wideo. Nawet wszystkie płyty obsługuję. Wszystkie płyty do tego napędu Dell DW316 wszystkie płyty obsługują. Wszystkie. Sześciutkie płyty. Tylko ciekawe, czy Blu-ray otworzy, bo ja żadnych płyt Blu-ray nie mam niestety. A za to przetestowałem, nagrywałem te dwie płyty. Pierwsza płyta CD, druga DVD. I wszystko działało na prawidłowo. Wszystkie płyty się odczytywały, a oczywiście płyt jeszcze. Ja tylko kilka płyt przetestowałem, ale nie wszystkie płyty przetestowałem. Tutaj mamy znaczek, napis. Chwileczkę włączę latarkę, żebyście widzieli. Tu jest znaczek, napis Dell. Tutaj jest szufladka, tutaj jest dioda zielona, tutaj jest przycisk otwarzania, tutaj jest dziurka jak awaryjna się otwierania tego napędu. A to jest port mini USB do podłączania do napędu. No dobra, to teraz podłączamy napęd do laptopa. Do tego laptopa. HP EliteBook 8640G3. Banki Olufse. Windows 10 Pro. 64-bitowy. Windows 10. Windowsa 11 nie będę miał na tym laptopu, bo nie obsługuję. Żadne sterowniki nie ma. Maksymalnie obsługuję Windows 10. A pamięć RAM jest w tym DDR4. 8 GB. Teraz podłączamy kabel do napędu i do laptopa.
No i słyszycie? Działa. Nawet widzicie, jak dioda się migała? Nawet to znaczy, że napęd działa. Jest w zasilaniu. Zobaczmy ten komputer. No i widzicie, wykryło. No dobra, zamykamy. Zaczniemy od moje wykonanie nagranej płyty Maluch AC2 i YouTube. Chcę w poprzednim filmiku nagrałem filmik o napędzie, o odtwarzaczu DVD marki Hyundai. Wkładamy płytkę. Zamykamy. I poczekamy, aż się odczytuje. O, i już się czytało. Play all. Podgłosimy do maksa. No i widzicie, płyta, wszystko działa prawidłowo. No, wszystko działa prawidłowo. Zamykamy. Wyjmujemy płytę. I drugą płytę wkładamy. Ale to dopiero za chwilę. Najpierw wyjmiemy płytę z DVD. To teraz przetestujemy płytę CD. Tylko najpierw schowam tą płytę DVD z filmem, które nagrałem. To teraz piosenki. Spłynę płytę CD z piosenkami, oczywiście bez żadnych praw autorskich, z kanału No Copyright Sound. Wkładamy i zamykamy. I poczekamy, aż się odczytuje. I już się odczytuje. No i słyszycie, wszystko działa prawidłowo. I nawet widzicie nawet. Nie tylko słyszycie, ale widzicie nawet. Wszystko działa prawidłowo. Nic się nie zacina. Żadna płyta się nie zacinają na tym napędzie. Teraz wyjmujemy płytę. Zamykamy. No dobra. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli się podobał filmik, na przykład fajny filmik o moim napędzie optyczny z nagrywarką i otwarzanie płyt CD, DVD marki Dell, model DW316, to na USB, to wiecie co robić. Dajcie łapki w górę, ale nie to trudno. Subskrybujcie ten mój kanał, żeby się danym, że to jest mój filmik na moim kanale, go wulkanowy. No i co, ja nie przedłużam czas pewnego zadzienia z DM-ami. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Do zobaczenia przy następnym filmiku. Pa.